Cześć, witam wszystkich. Przepiera z tej strony, tak jak wspomniałem we wcześniejszych odcinkach. Kontynuujemy cykl Battlefielda, tym razem przerzucamy się na Battlefielda 4. Oczywiście zapraszam wszystkie osoby, które chciałyby pograć na multiplayerze ze mną. Do pisania prywatnych wiadomości, oczywiście 3 premium plus 4 podstawa. Myślę, że... Sorry, kater trochę mam. Myślę, że jeśli chodzi o 4, to premium będzie kwestią paru dni, może tygodni. Natomiast to, co chciałem wam pokazać w tym let's playach po prostu, to kampania w Battlefieldzie 4, wiadomo. Nie każdemu ona pójdzie, gdyż wysokie wymagania, które gra stawia, nie każdy komputer po prostu je obsłuży, natomiast no... Mi to obsługuje niestety na średnich wymaganiach, więc no już nie ta karta graficzna, ale za niedługo myślę też o wymianie laptopa, może na komputer, może na mocniejszy laptop, no zobaczymy. Zobaczymy, jak to wszystko tutaj nam się ułoży. Dobra. Myślę, że będę to nagrywał w systemie misji, tak było to z Call of Duty i z poprzednią częścią Battlefielda. Natomiast może nakręcę jakiś odcinek też z multiplayera oczywiście, bo jest co pokazać. Dobra, zaczynamy. Ej, Irish, wiesz, jakie ryby mają w baku? Gdzie ta pierwsza cię? Ej, Reker! Reker, jesteś przytomny? Weź się w garść, łapie, nie odpływaj! Brawo, Reker! Zapieprzałeś jak mistrz kierownicy. Tylko na koniec, dupa. Włącz się o to, pani. Na kolanie do mnie! Stoś! Irish, w takiej sytuacji najważniejsze to nie panikować. Ty masz dobre rady, a ja pełne gacie. Pan pomóż w tym siedzenie. Wciąż do nieba. Puchwa. Dostaniemy się tam. Słyszysz? Ty niby jak? Drzwi się zacięły. Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, Irish. Reker, weź moją broń. Co ty kombinujesz, Irish? Co ty kurwa odpierdala? Żeby przeżyć, wilk musi odgryźć sobie łapę. Strzelaj! Nie zgadzam się, nie rób tego! No dalej, Reker, wal w szybę! To jest rozkaz! Danie mi się patrz, Reker! Ratujcie się! Musicie się stąd wydostać! Nie słuchaj go, głupi, nie strzelaj! No to przykro. Dobra, sorka. Okej. Dobra, dźwięk. No tak myślę będzie okej, bo mnie też nie słychać za bardzo. Okej. Mapa jest, okej. Okay. Aha, dobra. Dobra. Zobaczymy. Miejskie menu, tak. Okej. Okay. Sorry. Dobra. Ładna grafika, ładna. Bardzo ładna.
A nie, tu sobie zwiedzimy. Może coś jest akurat. Sorki, tylko sobie zasunę żaluzję, wybaczcie. Bo jest akurat... Słońce teraz wyszło, a... Nie lubię, jak mi się coś odbija w ekranie, wiecie o co chodzi. No i? Zusto! Zusto! Kurna rekret! Znowu cię u bani odstrzeliłem. No sorry, gościu. Wyluzuj park! Gdzie się zaplątałeś? Jak tylko zaczął się bajzel, dałem nogę tutaj. To byli Rusty, nie? Specjalci zniknęli szybciej niż się pojawili. O. Oddychaj, synu. Masz dane? Nie. Hoppa. Tak, mam. Całkiem nieźle. Hoppa. Kurwa. Już prawie świt. Zbierać się do punktu. Hoppa. Wiadomo, gdzie jest Irish? Ja myślałem, że z wami. Przerywam ciszę radiową. Grabarz 3, tu dowódca grabarzy. Gdzie jesteś? Tu grabarz 3. Zbliżam się z kierunku północnego. Mam towarzystwo. Potrzebny ogień osłonowy. Wiem, Irish, pomożemy. Decker, chodź tu, przygotuj się. Osłaniać się? Ustaw się przy oknie, trzeba osłaniać Irisha. Skrzyni są na boju. Co ty nie powiesz? Okej, okay, ładnie. Widzę nowość w porównaniu do trójki. Dobra, mam. Cele bomba na przeciwko! Kończyli mnie! Zaczynamy. Są kolejni, widzicie? Kurwa. To mi się podoba, że jest coś takiego jak... To mi się podoba, że jest coś takiego jak... W multiplayerze... Że są punkty dodawane. Irish, dawaj tu! Coś się jeszcze rusza? Po wszystkim, czysto! Pomóżcie! Jesteś cały? Kurwa... No raczej... Dobra, lecimy dalej. Grabarze, jazda! Forteca, tu dowódca grabarzy. Mamy przesyłkę, ale zrobiła się afera. Kierunek, punkt sporny. Przyjąłem, grabarze. Śmigło w drodze. Kierujcie się na pozycję. Kurwa. Ja pierdolę. Dobra. Może mają coś mocniejszego? Co my tu mamy? Co tu jest? No to gram. Kurwa.
No kurwa, trochę mi wzięli. O, widzicie, nową broń odblokowałem. Dobra. Okej. Tu oczywiście możecie sobie zatrzymać filmik. No i gdzie mam ten ładunek umieścić? Tak, wszyscy czekają, że to pewnie tu będzie, tak? Właśnie, co mnie bardzo... No. Co mi się bardzo podobało w Battlefieldzie trójce, że mapy, które mamy, można prawie całe rozwalić. Tu płomień 2-1 do dowódcy grabarzy. Jesteśmy w drodze. Kiedy dotrzecie na miejsce? Miło cię słyszeć, Hawkins. Robimy postępy. Ładujcie się na ten dach, tylko szybko. Sprawdzisz teren, Red? To ten budynek. Chyba raczej połowa. Tak, te dwa kominy dokładnie na wprost. Widzisz, Red? O właśnie, punkt ewakuacyjny. Okej, Hawkins wspominała o wrogich żołnierzach. Nie widzę. Paru skupi się na naszej drodze, co? Lornetka wyprzedzuje też drogi do opatrzenia. Bardzo dobrze. Gdyż weźmiemy sobie karabin wyborowy. Karabinki mamy zamknięte i... Dobra. Gotów do drogi, Reter? Na razie nie wiedzą jeszcze, skąd to poszło. To mi się tak to przywiesiło. Ale grafikę, mówię wam, to są średnie. To są średnie wymagania. Moment. Okej. Dobra. Okej. Mamy to. Ciekawe, czy da się coś takiego zrobić jak to. Ty, patrzcie się, da się tu dziurę zrobić. Zajebiście. Co jest tu chcesz? Nienawidzę takich, kurwa. Musicie uważać, mam duży ruch na podczerwieni. Dobra. Możemy liczyć, że leżysz na pomoc. O kurwa.
O kurwa. Ej, ja lubię napieprzać granatnika. Dobra, możecie wskazywać cele. Właśnie... Właśnie o to chodzi, że nikogo nie ma. Kurczę, będę musiał coś tu pokminić z tym, żeby się to tak nie przycinało. Bo chwilę się poprzycina, a później patrzcie się, teraz zostanie taka jakby kopa. Gdyby gotowość, wskazujcie cele. No, wskazałem się cele właśnie. Dobra, się zajmę tą grupą. Dobra. Dobra, elegancko. To się tak nazywa strzelanie tak zwane na ślep. Kurwa, muszę coś z tym grafiką poprawić. To kurwie. Dobra. Medyczna gotowość. No to czepiamy dalej. Na wzgórzu przed wami kolejne cele. Kontakt! 12! Dobra, możecie wskazywać cele. O kurwa. O. Dobra. Będę musiał na ustawieniach popatrzeć, ale mi się wydaje, że to możliwe, że będzie rozdzielczość, nie ta. Jeszcze spróbujemy na niskie obniżyć.
Gra. Czy gdzie tu jakiś ten jest? Czy jakąś broń może tutaj no znaleźć? Patrz jaka kurwa. Co mamy tu jeszcze kogoś? Kurwa, taka stopklatka. Wiecie o co chodzi. Dobra, widzę gra ten. Okej. Dobra, tu mamy chyba coś jeszcze odblokowanego. No, a pójdziemy sobie ze szczelbą, zobaczymy. Sobie weźmiemy tego. Zrozumiano, atakuje. Uwaga, wycofujemy się. Ostrzał z granatników zbyt silny. Dobra. Mamy się planta. Dawajcie na dach. Dobra, gra. Dobra, przejmujemy to. Dobra, to tu zastosujemy coś innego. Nie dajcie im podejść! Ja pierdolę słup? Spójrzmy dalej. O, dzień dobry. Okej. Kurwa, snajper jest. Ej, zezoki. Proszę, elegancko. Ja sobie chyba górą przejdę, wiecie?
Dobra, to wyczyściliśmy. No spróbujemy czegoś takiego. Opa. O, sorki. Elegancko. O, jest snajperka, bardzo dobrze. Możesz, kurwa. W Battlefieldzie 4, z tego co słyszałem, to są krótkie podobno kampanie. Znaczy, sorry, mało kampanie, ale długie kampanie. Okej. No. Od razu poczułem się jak to. Ej, Dan. Sorry, że uzmiłem cię. Mam prawo, żyjemy. Dobra. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz... Dawać, dawać, dawać. Cicho. Uważać. Dowódco grabarzy, odezwał się radar. Coś tam do was leci. Momento. Dobra. Kurwa! Jest! A pierdol. No i? Aha, tędy. Okej. O, żeż... Kurwa. Dobra gierka. Cholera, trafili mnie!
Jeb. Kurwa, elegancko. Co to skurwa jest? Co to jest? Ja co mam zrobić? Co ty nie powiesz? Forteca, tu grabarze! Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, forteca was śledzi! Zapasowa ewakuacja w drodze! Punkt sporny, 3 km na zachód! Dobra. Przyjąłem forteca. To gdzie ten helikopter? Szuka. Moja noga. Co to kurwa było? Udam. Oddychaj. Będzie dobrze. Odstawimy cię do domu. Będzie dobrze. Jeśli potwierdził się dane o admirale Changu i Rosjana, żaden z nich nie będzie do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie. Słuchaj się. Co ci poradzę? Gdzie ten jebaniec? Gdzie on jest? Widzicie? No ja nic nie widzę. Dobra. Dobra, elegancko. Przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest. Kieruje się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. Dobra, dzięki wielkie za to, że byliście podczas tego odcinku ze mną. Jak widzicie, ciekawie się to zapowiada. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Hej.